Coraz więcej osób niepełnosprawnych chce uprawiać różne formy turystyki. Aby zrobić to odpowiednio, a przede wszystkim bezpiecznie, często potrzebne jest wsparcie osób trzecich. I tu pomóc może asystent turystyczny osoby niepełnosprawnej, w skrócie ATON. Najbardziej popularną formą aktywności są piesze wędrówki. W wycieczkach pieszych z ATON-em może uczestniczyć każdy. Każdego możemy zabrać w góry i nie tylko, w każdy teren. Chodzi o płaski, nizinny i taki górski, jak tutaj mamy. Asystent turystyczny osoby z niepełnosprawnością powinien sprawdzić, z kim idzie na poznać przede wszystkim osobę z niepełnosprawnością, którą zabiera w góry. Przede wszystkim powinien liczyć swoje siły na zamiary, żeby nie zrobić sobie krzywdy, ani krzywdy osobie, którą zabiera na wycieczkę. Jeśli chcemy pomagać osobom poruszającym się na wózkach, no to pewne ograniczenia, ale i możliwości poruszania się na wózku powinniśmy zrozumieć, a równie dobrze i doświadczyć w czasie takiego kursu jak nasz, żeby wiedzieć, jak na przykład zamortyzować przejazd po kamieniach, czy nawet na jednym kole, żeby to było bezpieczne, co jest chyba najważniejsze. Dlatego też niezbędny wydaje się kurs, na którym nie tylko można posiąść niezbędną wiedzę, ale także doświadczyć ograniczeń, z jakimi mierzą się osoby niepełnosprawne. Na terenie ośrodka ćwiczyliśmy wkładanie, zsiadanie z wózka inwalidzkiego. Pokazywaliśmy, w jaki sposób ściągać osobę z wózka, nie uszkadzając siebie, nie robiąc sobie krzywdy. Kursanci ćwiczyli także jazdę wózkiem inwalidzkim i tu dobrym ćwiczeniem okazał się slalom. Kolejną umiejętnością, którą musieli posiąść przyszli asystenci turystyczni osób niepełnosprawnych, było odpowiednie przymocowanie za pomocą lin wózka inwalidzkiego do siebie tak, by ciągnięcie go było bezpieczne. Musimy czasami myśleć nawet za tą osobę, więc zabieramy czasami jakieś komplety naprawcze, żeby w razie czego móc taki wózek naprawić. Dodatkową dętkę, klej do zaklejenia, bo można zabrać dętkę, a druga może się w międzyczasie też przedziurawić. Przede wszystkim chęci. Chęci, żeby z tą osobą iść, dobry humor, a w plecaku być przygotowanym na różne ewentualności, czyli apteczkę, pelerynę, do wózka niezbędnik, jakby w razie wypadku coś się stało, zepsuło z wózkiem, także warto takie rzeczy mieć. Kolejnym etapem przygotowań jest wyznaczenie odpowiedniej trasy. Podczas pobytu w górach stołowych kursanci w ramach zajęć praktycznych przeszli trasę Skarbowa do schroniska Pasterka. Wcześniej dwa razy przeszliśmy ten szlak samodzielnie, bez wózków, bez osób niepełnosprawnych, w celu takiego dobrego poznania szlaku. Szlak ten wynosi w sumie 7 km tam i z powrotem i taki jest bardzo zróżnicowany. Jest i pod górę, i z góry, i asfaltem troszkę, i troszkę taką drogą kamienistą, i łąką, także wszystkie jakieś takie doznania osoby mogły odczuć na wózkach. Myśmy ocenili ją na poziomie oczywiście takiej turystyki z wózkami, na takim średnim poziomie, że nie jest to łatwa trasa, ale nie jest to też jakaś tam trasa bardzo wymagająca. Natomiast bardziej z naszego takiego punktu widzenia, bardziej
my się musimy do tego fizycznie przygotować niż osoba na wózku, nie? Osoba na wózku w zasadzie dobrze jak nam pomaga, ale jakoś tak bardzo obciążona tą podróżą nie jest. Bardziej obciążone są osoby prowadzące wózek. W sytuacjach kryzysowych bardzo ważne jest, by zachować spokój, nie panikować i przede wszystkim panować nad emocjami, bo osoba, która jest pod naszą opieką, czuła się bezpiecznie bez względu na okoliczności. Wybierając się też na taką wycieczkę, musimy też dobrze zaplanować tą taką trasę włącznie z jakąś organizacją pomocy w górach, że jeżeli się gdzieś tam znajdujemy na trasie, żeby móc wezwać ewentualnie górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe lub żeby nam pomogli w transporcie tej osoby. Różne rzeczy się mogą przytrafić. No, do takiej wyprawy z osobą niepełnosprawną naprawdę trzeba się dobrze przygotować. Nie może to być spontaniczne, jednorazowe takie wyjście, że ja sobie zaplanuję w głowie, że chciałbym teraz urządzić jakąś wycieczkę osobie i biorę osobę, którą pierwszy raz widzę, idę z nią w górę. No, tak nie można. Przede wszystkim było bardzo wielkie zdziwienie, bo nie zdawali sobie sprawy, że na przykład malutki krawężnik może być również utrudnieniem w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim. Większość tych osób pierwszy raz w ogóle siedziała na wózkach inwalidzkich, nigdy nie miała takich doświadczeń. Gdzieś tam jakoś sporadycznie gdzieś tam ktoś wózek w życiu cisnął, no, ale nigdy na tym wózku nie siedział. I nie miał odczuć takich z wózka, nie? Także to jest takie doświadczenie, żeby z tą osobą pracować, to trzeba też poczuć te różne rzeczy, które odczuwa osoba na wózku. Góry średnio wysokie i niskie są jak najbardziej predestynowane do wprowadzania w nie osób z niepełnosprawnościami. I właśnie tu, gdzie się znajdujemy, w Górach Stołowych, zrobiono ogromny postęp w tym zakresie. Podobnie zresztą jak w Krakonoskim Parku Narodowym, gdzie już od ponad 10 lat funkcjonuje taka ścieżka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale po prostu w większej liczbie miejsc takie dostosowane szlaki powinny powstawać. Jest ambicją wielu gestorów terenów atrakcyjnych, czy to przyrodniczo, czy zmienianych antropogenicznie, by udostępnić je również osobom niepełnosprawnym. I wynika to między innymi z programu rządowego Dostępność Plus, gdzie zaplanowano do roku 2025 dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 10 schronisk oraz co najmniej 100 km szlaków turystycznych. Już niedługo w Parku Narodowym Gór Stołowych powstać mają kolejne udogodnienia dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zwiedzanie gór, tylko ta sprawność pozwala na wchodzenie po schodach, poruszanie się po szlakach. Nawet przy pomocy asystenta, to Góry Stołowe stoją otworem dla takiego turysty. Prace są na etapie koncepcji, natomiast chcemy wykorzystać istniejącą infrastrukturę drogową, która jest obecnie wykorzystywana przez rowerzystów, zimą przez narciarzy biegowych, oczywiście jeżeli jest śnieg, ale także przez osoby poruszające się pieszo, czyli szlaki piesze. Nie widzimy za zbyt wielu osób niepełnosprawnych w naszych górach, pomimo tego, że są możliwości techniczne dla nich do zwiedzania tych gór o własnych nogach, tudzież też przy pomocy wózków, nawet nie do końca, które muszą być dostosowane do warunków terenowych, ale brakuje osoby, która by poprowadziła taką, pomogła takiemu niepełnosprawnemu turyście w poruszaniu się. No, powiem szczerze, takich 20% tras tych naszych jest do przejścia z wózkami, spokojnie. To jest do dobrego takiego przemyślenia organizacji, ale góry są dla wszystkich, naprawdę. Trzeba tylko chcieć? Trzeba tak. Przede wszystkim trzeba dużo chęci i tak jak mówię, no dużo czerpać z tego radości. Nie może to być dla nas obciążenie, musi to być dla nas
taką przyjemnością. Przede wszystkim chyba trzeba być takim pozytywnym optymistą, nie? Żeby planować jakiekolwiek wyjścia z takim zaangażowaniem, ale z taką radością. Bo przede wszystkim, że trzeba mieć z tego radość. Jeżeli ja, idąc w góry, kocham chodzić po górach i nie męczy mnie chodzenie po górach i wiem, na co się pisze, na ten wysiłek, na to wszystko i wracam z tej wycieczki, mam satysfakcję, no to powinienem być takim właśnie Atonem i pomagać, no taki naprawdę dużo optymizmu. Dla osób niepełnosprawnych wyjście na wycieczkę może być ogromnym przeżyciem i doświadczeniem, tym bardziej, że nie każdy ma taką możliwość. Ile osób chce? Bardzo mało, bo te osoby są zamknięte w domach, nie są wyprowadzane na zewnątrz, nad czym bardzo ubolewamy, bo dla każdego są piękne tereny do pooglądania, nie trzeba zdobywać szczytów. Każdy ma swój Everest, dla jednego może być to górka, dla jednego może to być wyjście do sklepu. Wycieczka górska przy odpowiednim przygotowaniu może być rewelacyjnym przeżyciem zarówno dla osoby niepełnosprawnej, jak i asystenta turystycznego.